Dopisała pogoda i dopisali zawodnicy. Ponad 250 biegaczy wzięło udział w wiosennym biegu między mostami na Bobrowej Ścieżce. W tym roku organizatorzy umożliwili zapisy drogą elektroniczną. Wprowadzili też nową klasyfikację rodzinną. Jako pierwsi w trasę wyruszyli miłośnicy Nordic Walking, którzy pokonali z kijkami ponad 4300 metrów, czyli jedną pętlę Bobrowej Ścieżki. Po seniorach wystartowali najmłodsi. W tym roku organizatorzy postanowili nieco odciążyć tych najmłodszych, czyli dzieci do 5 lat startujące w biegu Krasnala. Zamiast 250 metrów, jak to było w roku ubiegłym, do pokonania mieli 150 metrów. Szanse na dobre miejsca w biegu ma wielu, bo odbywa się on w podziale na kilka kategorii wiekowych. Dodatkowo osobno są klasyfikowane dziewczęta i chłopcy, jak również kobiety i mężczyźni. Biegi są bezpłatne, wziąć może udział w nich każdy bez względu na miejsce zamieszkania, zarówno amatorzy, jak i zawodnicy posiadający licencje sportowe.